Tutaj się chyba nic nie ma prawa kryć, bo nie ma gdzie. Ptaki, jedynie ptaki. Zając. Zając prysnął, ale szybko zaiwania. Powiem wam, że im bardziej się do tego zbliżam, tym większą tajemnicę się czuję w powietrzu. Bardzo majestatycznie to wygląda już z bliska. To takie no, śródpolne zalesienie. Zobaczymy, co tam odkryjemy. W takich miejscach na pewno jest sporo zwierzyny. Znaczy może być. Takie zadrzewienia śródpolne to idealne miejsce do tego, żeby się schować. I teraz nie wiem, czy powinienem być głośno i dać się usłyszeć, czy być cicho i dać się wystraszyć. Chodźmy. Jesteśmy już, jak widzicie za mną, jesteśmy już na terenie tego lasu. A tutaj dochodzimy już do miejsca, w którym znajdziemy coś bardzo ciekawego. Kolejny okop. Głęboki. Bardzo głęboki. Przejdziemy się nim, pójdziemy. Wskoczymy do niego zaraz. I przejdziemy się nim w głąb. W głąb tego zalesienia. Nie patrzeć, jesteśmy w okopie na 100%. Patrząc na rzeźbę terenu, którą wam jeszcze raz pokazuję, jest tu tego mnóstwo. Ale powiem wam, że atmosfera... O, co to? Co ja tu wdepnąłem? Co to? O, jaki grzyb wielki. Wybacz, kolego. Atmosfera tego miejsca jest niesamowita. Właśnie o tym mówię. Właśnie przed chwilą mi wyskoczyła sarenka z krzaków. Pokazała mi tylko swój jasny kuperek i nic więcej. Nie mogę zapominać, że jestem tu gościem. I gość posprząta po sobie, no, po swoim gatunku posprzątam. Trudno iść cały czas z tym okopem, bo co chwilę mamy takie zwaleniska. Drzew. Muszę co chwilę wychodzić i przechodzić. Dokładnie tak jak przy spływach kajakowych. Cały czas przenoski. Dochodzimy do miejsca, gdzie ktoś sobie spał. Prawdopodobnie. Sarna, kto wie. Dzik, kto wie. Tam jest takie bardzo duże zagłębienie przed nami. W terenie. I dalej idzie kanał. Zaraz tam pójdziemy. Dobrze, że nie brałem wózka, bo tutaj byłoby ciężko się z nim poruszać. Poza tym śmieci tu naprawdę, zgodnie z przypuszczeniami, nie ma wiele. Za to jest bardzo dużo maliny i jeżyny. A więc cały czas coś mnie chwyta za spodnie. Oho, dzień dobry. Czyżby to sarna, czy dzik? Idealne miejsce na bytowanie. Spokojnie, daleko od ludzi, czasem tylko
jakiś szalony youtuber się tu zapuści. Widzicie te kolce? O nie! Nie, może nie widzicie, nie wiem, czy się wyostrzyła kamera, ale takie niespodzianki to tu są wszędzie. A powiem wam tak, ciekawy teren do gry w paintballa, czy w jakieś ASG. Tu znowu transzejka wchodzi pod zwalony pień, rozchodzi się tam, tam. My zaraz wejdziemy za zakręt, zobaczymy, co jest w tamtej. A tu nie ma nic. Doszliśmy do miejsca, które jest wielkim dołem. Doprowadza do niego jedna ścieżka i druga ścieżka tutaj. Ale tu mamy wielki dół. Myślę, że wyprawa z wykrywaczem metalu mogłaby tutaj okazać się bardzo ekscytująca. Takowego nie posiadam, ale polecam. Być może coś by się ciekawego tutaj znalazło. Widzicie to? To już się trzeba wysilić, żeby puszkę tak wsadzić. To coś, to jest hamuwa. Straszna hamuwa. To jest ten zabójca? Czy nie? Ktoś rozpoznaje muchomor samotnikowy? Może da się zajrzeć pod spód? Tak czy nie? Bo wolę się do gościa w takim razie nie zbliżać. Zobaczcie, jakie pięknie przytulone do siebie drzewa. Niektórzy leśnicy z doświadczeniem powiedzieliby, że to raczej walka dwóch drzew, która okaże się zwycięska dla jednego z nich najpewniej za kilkadziesiąt lat. No ale ładnie to wygląda. Słuchajcie, zastanawiałem się ostatnio, czy nie nabyć kamery GoPro. Być może mi poradzicie w komentarzach. Być może taka kamera na pewno jest lepsza na wszelkiego rodzaju niedogodności atmosferyczne w postaci opadów chociażby. Po prostu jest na to odporna i w ogóle jest bardziej odporna. Może nie ma takiej stabilizacji ekranu jak ta kamera, którą nagrywam, czyli Osmo Pocket. Ale no cóż, robi się coraz zimniej na dworze. Bateria jest bardzo słaba. Szybciej się wyczerpuje w takich temperaturach przy mojej kamerze, także to jest jej słabość. Być może w GoPro jest lepiej. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, ile trzyma kamera w GoPro przy... Auć! A wiecie, co to było, nie? Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym związane, to dajcie znać z GoPro właśnie i pracą z tym... z tą kamerą. Zimą zwłaszcza, przy niskich temperaturach. Jak trzyma bateria? Ale tu tych jeżyn. Cały czas się na nie napataczam. I to boli, słuchajcie. Jak tak się wejdzie z całą petardą w te krzaki, to to strasznie boli. O matko! Czego ja dla was nie robię? Wchodzimy do tego kanału okopu po raz kolejny, przedzieramy się. Ała! Spójrzcie na to, od razu widać, skąd wieje wiatr. Najczęściej wszystkie trawy. Pięknie, jaki to ładny jest widok. Wszystkie trawy pięknie położone w tę stronę. Bo dlaczego? Wieje od pola, czyli stamtąd. I dlaczego to jest ważne? Tak jak mówiłem w którymś odcinku dotyczącym nawigacji za pomocą drzew, ważne to jest dlatego, że gdy wiemy, skąd najczęściej wieją wiatry,
nie mówię o takim miejscu, bo jest dość specyficzne, ale w ogóle u nas w kraju, a są to najczęściej kierunki zachodnie, widzimy w terenie takie ukształtowanie roślinności, które podpowiada nam, że jest ukształtowane przez właśnie wiatr. Łącząc te dwa fakty, możemy się łatwo dowiedzieć, przypuścić, oszacować, gdzie jest zachód. O, do domu dwie sarny mkną, ale lecą. Poleciały. A to ciekawe, znaleźć tutaj taki długi balon, to też ciekawostka. A teraz wam pokażę miejsce, do którego pójdziemy właśnie za chwilę. Tam to małe zadrzewienie, okrągłe, również bardzo ciekawe. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Słuchajcie, wiatr się uspokoił. Ja dochodzę do tego miejsca. Z tego obszaru wyszliśmy. Jak widzicie, jest tu mnóstwo śladów zwierząt, racic i wszystkie podążają w tamtą stronę. Więc ja na razie będę miał włączoną kamerę, bo może nam coś się uda nagrać podczas opuszczania kryjówki. Coś nas tutaj zaskoczy. Podejdźmy. Mam 35 chyba procent baterii. Także mam nadzieję, słuchajcie, że to nam starczy. Ale ten teren już nie jest duży, więc powinno starczyć. Tutaj się chyba nic nie ma prawa kryć, bo nie ma gdzie. Ptaki. Jedynie ptaki. Zając prysnął, ale szybko za Iwania. A jednak siedział skubany tak długo, aż nie wejdę tutaj. Niesamowite to jest, jak one długo mnie obserwują, te zwierzaki. Więc jeszcze jest niepowiedziane, że coś nam tu nie wyskoczy. Zaraz z krzaczorów. Chociaż powiem wam, że miejsce... No ciekawe, bo na rzeźbie terenu też widać takie jakby zagłębienie tutaj. Ale poza tym, że dzieciaki tu chyba mają poduszki. Jest tutaj coś w rodzaju takiego placu zabaw naturalnego, co w sumie popieram, to nic tu chyba ciekawego nie znajdziemy. No i czasami tu pewnie nocują zwierzaki. O, zobaczcie, jest drabinka. Tak coś czułem, że tutaj nie może nie być niczego. Oho, jest tutaj coś zaszykowane do wspięcia się na górę. Uwielbiam takie klimaty, szczerze wam powiem. Właśnie tego typu, czyli łażenie po drzewach, łażenie po drzewach, domki na drzewach, ganianie się po tych krzakach. Słuchajcie, kiedyś, jak byłem mały, nie wiem, może w podstawówce, mieliśmy mnóstwo drzew przy szkolnym podwórku. Bawiliśmy się, że to są góry, na które trzeba się wspinać. Wytyczaliśmy specjalne szlaki, po których trzeba było przejść, żeby zaliczać jakby kolejne etapy i sprawności. No coś niesamowitego to było, bardzo dobrze to wspominam. No jak chcecie się pobawić, to ja jestem otwarty. Okej, moi drodzy, znaleźliśmy kilka ciekawych miejsc, na pewno pięknych i tajemniczych. Bardzo zachęcam do zwiedzania właśnie takich śródpolnych zadrzewień, bo można tam znaleźć nie tylko zwierzynę, ale też dużo takich zapomnianych trochę przez człowieka miejsc. No, znaleźliśmy tam też trochę śmieci, także zebraliśmy ich troszeczkę, ale nie dużo dzisiaj. To dobrze, że są jeszcze takie miejsca, gdzie nie ma śmieci. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie do obejrzenia poprzedniego odcinka, klikając gdzieś tu obok. Przeniesiecie się prosto do niego na mój spacer z Antkiem. A ja was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, tym lasem.